Siema, siema, siema. Waldek się stoczył. O Jezus! Przytył. Kurwa, może to już jest jego koniec? Może ten rip już był, a to teraz są tylko stare filmiki. Jak ja ludzie lubię, jak sieje się taki mega wielki zamęt na tym całym youtuberskim planie. To jest masakra, to jest masakra. Nie wiem, co wy kurwa w tych głowach macie, no ale niech wam będzie. Wróciłem z pracy. Osoba podejmuje się wyzwania. Nie ja. Nie mam czasu na razie na pierdoły. Jak będzie mi się coś chciało robić sylwetką, to na pewno dam znać. Na ten temat coś powiem. Szykuje mi się nowa osoba do przeróbki. Zara będę na słonecznym ryneczku na kawce. Nagram coś z ryneczku. Z ryneczka, pokażę wam, jak to wygląda. Także no, facet musi zakasać rękawy, ma tam troszeczkę do zrobienia, no i oczywiście mu w tym pomogę. Jeden trening robię z nim tygodniowo wspólnie, czyli albo to będzie środa, albo to będzie piątek, albo to będzie niedziela, w którymś z dni, w które ćwiczę. Czekam jeszcze na młodą od córkę, bo obiecałem, że dzisiaj ją na balet zawiozę. Także o, trzeba pomóc, no jak ktoś potrzebuje tej pomocy, a nie ma go akurat w domu, nie ma go akurat na miejscu, no to ja pomogę chętnie. Tu jeszcze stara siwucha, nie ta siwucha, którą pamiętacie, tylko ta druga siwucha. Muszę jej TIF zrobić, bo ma do końca tego miesiąca TIF. Diesel polityki, filter mi się włącza często, nie wiem, co tu się dzieje. Pewnie trzeba go będzie przedmuchać. Bo już ma przejechane 153 tysiące, także szkoda mi ją sprzedać, no i trzymam. No. Po co, nie? Po co, jak jeszcze posłuży? Dobra, jest. Klocki tylko muszę z przodu wymienić teraz na TIF ręczny, bo jest troszeczkę już luźno. Podciągnąć delikatnie, no chyba, że będzie coś do wymiany, no i... Dobra, moi drodzy, jak będę na ryneczku, to pokażę wam, jak to tam mniej więcej wygląda z takiej strony stolika. No i co? Cieszmy się tym życiem, moi drodzy, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie tak zwana chwila ostatnia. Czasy są, jakie są. Ludzie umierają na nowotwory, nie nowotwory. Co chwilę się coś dzieje. Tu jakaś pandemia, tam jakaś dżuma, nie dżuma. Ja nie wiem, skąd to się wszystko bierze. Podobno ostatnio oglądałem nawet jakiś dokument. Ktoś tam gadał o jakimś topnieniu lodowca. Po stopieniu jakim, po odtajeniu jakiegoś tam kawałka jakiś tam górki, nie wiem, co to tam było. Wyszukali, wynaleźli jakieś malutkie glizdy, jakieś takie ala dżdżownice czy pijawki, coś takiego. To podobno ma tyle w sobie wirusów. Dali to tam, poddali to jakiejś tam analizie, to ma w sobie tyle wirusów, moi drodzy. Czasy idą, jakie idą. Będzie tylko coraz gorzej, dlatego dbajmy o nasz system immunologiczny, pilnujmy tego, bo jak system immunologiczny pada, no to niestety, ale zdrówka nie będzie. Pozdro i do zara. No moda leci, kończę. Pozdrówka. No to samochodzik zostawiłem. Idziemy sobie elegancko na ryneczek. Pokażę wam tutaj wejście od... Kurwa, bo mi przyjedzie coś zaraz. No. Tak, jakaś pani jechała kabrioletem i się uśmiechnęła. Zobaczcie, jak pięknie. Z tej strony macie wejście na ryneczek. Tak wam tam jest do góry Landratsamt chyba, czyli coś takiego urzędowego. Moi drodzy, najstarsze miasto na Bawarii. Wszystko jest takie... Zobaczcie, jak budyneczki. Ładnie wszystko zadbane. Dbają tu o to, dbają. Pokażę wam, jak to wygląda. Coś takiego. Dobra, idziemy posiedzieć i za chwileczkę się odezwę dalej. Tutaj macie Ludwika.
najbogatszy hercog, nie wiem o co mu chodzi, na Bawarii. A tu się ładnie zaczyna wszystko od takich kafejek, restauracji. I ryneczek jest bardzo, bardzo długi. Elegancko to wygląda. Tu macie coś, co to jest? A, synagoga. Dzisiaj nie będziemy raczej zwiedzać, ale idziemy poszukać kawiarenki, gdzie ziomuś siedzi, a jakaś czarnula idzie. I trzeba będzie spocząć, porozmawiać troszeczkę. Elegancka winiarnia. Polecam, jak będziecie kiedyś na ryneczku w Lancucie. A tu idziecie takimi tak zwanymi ala, nie wiem, sukiennicami. Ładnie, ładnie. Każda wnęka posiada jakąś tam włoską czy innej kultury, narodowości restaurację. Tu macie dobry steak, beef house, ale ceny są kosmiczne. No za dobrą wołowinę trzeba dobrze zapłacić. Tam możecie na stary ryneczek iść. Ładnie, ładnie. Tu z tej strony to wygląda tak. Katedra, akurat dzwony biją. Już na chacie. Chwilka, bo se wody muszę nalać. Z bardzo dobrego filtra, co wam będę zawsze powtarzał. Zaopatrzcie się kiedyś w taki filtr. Dałem ostatnio siusiunkowi napić wody, którą zresztą fajnie chodzi. No i mówi, stary, całkiem inny smak wody. Ludzie, jest taka bardzo miękka. Ktoś tam... A kurde, przygotowuję się właśnie do zdjęć, które miałem zrobić. Czekaj. O, czekaj, zaraz tylko koszulkę ściągnę. Kumpel mi tam, kumpel. No kumpel w sumie. Z Irlandii, dobry chłopak, kulturysta, który startuje. Pozdrawiam serdecznie. Mówię, Waldas, głośno się o tobie zrobiło. Frajer tam, jak ja tam na nikogo nie gadam brzydko, nie gadam źle. Wkurwiło mnie, co mnie wkurwiło ostatnio. Zrobiłem o tym film, należało się. Jak ktoś pierdoli kocopoły i stara z siebie robić, i stara się robić z siebie jakąś mega, mega gwiazdę. Chłopie, ktoś się chce wybić na twoich plecach. Jak ja bym się chciał wybić na YouTubie, to bym pocisnął Justina Biebera, a nie ciebie. To jest pierwsze. Jakieś kryteria, które mają być zawarte w twojej niby propozycji, żebyś mnie uwzględnił gdzieś w tytule, a później mnie ładnie pojechał i przez to mi tam jakoś oglądalność podskoczy. Ja pierdolę. Chłopie, to nie jest Hollywood. To jest życie. Ja żyję. Ty widzisz, jak ja wyglądam? Jak normalny chłop. Ja nie chodzę jak pedał od lustra do lustra i nie patrzę, czy mi się tam szósteczka już na brzuszku pokazała, czy mi tam żyłka koło pępka wyskoczyła. Nie wiem, czy na łydce zgolić te włosy, czy je zostawić. No, gdzie tu kurwa logika? Gdzie tu jest sens jakiś? Po co ja się mam w życiu, nie wiem, kurwa, głodzić? Liczyć sobie jakieś kalorie, skoro nie startuję nigdzie, kurwa, mi to jest do niczego niepotrzebne. Ludzie są, których prowadzę, z którymi robię cokolwiek. Dlaczego? Bo zaufali. Widzieli, że jest pojęcie, widzieli, że da się cokolwiek z tą sylwetką zrobić. I proste, ja to robię. Cała filozofia. Widziałem ten film o strzały, dlatego muszę odpowiedzieć na to. Na ten jego film tam nie odpowiadałem, bo nie wiadomo, do kogo on był skierowany. Strzała powiedział, że podobno był skierowany do mnie, także... Ja nie wiem, ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Jak dla mnie wcale tego filmu nie musiało być, który nagrywają. Wcale go nie musiało być, ale powiem ci jedno. To ty pokazałeś się na YouTubie, jak się pokazałeś. To ty pokazałeś swój szacunek,
wydzwaniając do ludzi, oni do ciebie, jakieś tam kłótnie, pierdoły, to jest ponagrywane, tam tych filmów jest tyle. Ja to ostatnio tam luknąłem jakąś tam jego, jakąś tam spinę z chłopakiem, który mówił, że jego mama nie żyje, on mówi, że on by ją tam ruchał. Czy... No, jak można tak nisko upaść? Kurwa, to już się chyba niżej nie da. Nie da się już niżej upaść. Ja na twoim miejscu, jak ja bym był na twoim miejscu, ja bym się zakopał pod ziemię, kurwa. Musicie ludzie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Zakładając kanał na YouTubie, robicie, no niestety, w jakimś sensie, o, dzielicie się swoją prywatnością, która najprawdopodobniej, a dam sobie łeb upierdolić, że kiedyś będzie wykorzystywana. No tak jak to jest właśnie w twoim przypadku. Jest kanał, który powstał przeciwko tobie. Wychodzi to idealnie. Ja na przykład kręcąc jakikolwiek film, wcale się do niego nie muszę przygotowywać. Zdarzy mi się coś tam gdzieś przekręcić, to przecież nie robię jakiś wstawek, tylko leci cały czas, ten film leci cały czas z bomby. Pyk, 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 ja kończę nagrywać. Bum, wyłączam go, ja nic nie usuwam, ja nic nie cuduję z tymi filmami jakichś kurwa photoshopów, nie photoshopów. Po co to? Jestem jaki jestem. Waldek, typowy Waldek. Nie jakiś bum, przypinka. Nie, to nie jest w moim stylu. Ja bawiłem się sylwetką tak, chciałem zrobić to, zrobiłem to, chciałem zejść z kilogramów, zrobiłem to i tyle. I to mi pasuje, tak jak ja teraz jestem, to mi pasuje. Od A do Z zamknąłem się w pułapie, jakim jestem i żyję, normalnie żyję. Mam ochotę wyskoczyć na rynek na kawkę, to idę na tą kawkę. Zaprosi mnie ktoś na jakieś durne ciastko, to idę na to durne ciastko i nie mówię, że kurde, nie mogę, wiesz, bo mam 12 tygodni akurat redukcji, kurwa. Tu już przeszło, jak kiedyś złapię znowu jobla, jakąś tam kurwa banie na metamorfozę sylwetki, to sobie ją porobię, ale bez sensu, bez żadnego celu, ja nie będę się męczył, nie będę wskakiwał specjalnie na środki, żeby robić tą sylwetkę, no bo to jest bez sensu. Skoro miałbym z tego jakiś hajs i nie wiem, sponsorów, których ty tam pewnie jakiś masz, nie wiem, nie masz, nie interesuje mnie to. Ciśniesz cały czas reklamy z tych suplementów diety, tam pod twoimi filmami to jest chyba 50 tysięcy odżywek, w które się można zaopatrzyć, które dobrze wiesz, że chuja dają, nie? Ale dalej je proponujesz podopiecznym i niepodopiecznym i Bóg wie, jak to tam jeszcze nazywasz. Także dla mnie troszeczkę robisz tych ludzi w chuja, bo to jest robienie ludzi w chuja. Zarabianie na czyjejś głupocie to nie jest stosowne wobec tych ludzi. No musiałbyś im wytłumaczyć, jak te suplementy działają, jak działa to całe BCAA, te całe aminokwasy, których ci wiecznie brakuje, które w 100% chuja dają. Były badania robione na ten temat, były testy robione, ludzie kurwa byli na tych aminokwasach, nie brali tych aminokwasów, żadnej różnicy, czy to w regeneracji, czy w jakimś tam, nie wiem, w czym one tam mają pomagać. Nie tracili, stosując aminokwasy, nie pozbędziesz się tak dużo mięśnia podczas okresu redukcji. No kurwa. Ja ci proszę. Delikatnie nadwyżka białka. Utrzymać podłoże w organizmie. Wiadomo, o co chodzi. I uwierz mi, żaden mięsień nie poleci. Mało tego. Wiesz, o co chodzi. Zachowując same podłoże, nawet go delikatnie poprawi. Cała filozofia. Nie robię z siebie geniusza, moi drodzy. Nie robię z siebie gwiazdy. Jak schodzę z jakiejś imprezy i widzieliście ostatnio, jak wyglądałem, to też nagram, bo ja nie robię z siebie jakiegoś, kim ja to nie jestem, same kolorowe filmiki. Ja taki nie jestem, ja mam całkiem inny styl życia. Ja jestem sobą.
Ja kiedyś próbowałem zrobić coś, co mi za jakiś czas w ogóle nie pasowało. Ja się z tym źle czułem, dlatego stwierdziłem, że po co mam robić coś na siłę, na pokaz, skoro i tak z tego chuja jest. Dzisiaj jest kulturystów więcej, jak tych wszystkich, no, ludzi, można to zaliczyć do takich, no, w miarę normalnych, czyli takich, którzy tam nie liczą kalorii, którzy po prostu jedzą co jedzą, jeżdżą na rowerach, ruszają się, chodzą na te treningi siłowe, trenują, czyli tak jak ja to robię, co drugi dzień jestem na siłowni, poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Jest siła, żeby pocisnąć ciężar, jest siła, żeby i plecy dobrze zrobić, i łapę, biorę hantle, macham nimi jak chcę. Jak byłem na tej redukcji, to tak, jeden dzień się lepiej czułem, drugi dzień znowu gorzej. Później znowu tam czegoś szukałem, później znowu skakiwałem na jakiś suplement. Z tego suplementu znowu schodziłem. Nie chodzi mi tu o suplement diety. W cudzysłowie suplement. Później odczuwałem delikatne takie przetrenowanie. Nie podobało mi się to. Później to przypłaciłem wiadomo czym, przemęczeniem układu centralnego. KUN tak zwane, tak? No. Za mocno sobie poleciałem z tą całą redukcją. No zrzucić 50 kg. No, ja to cały czas powtarzam ludziom. No kurwa, jak ktoś mi mówi, że jest mega wielkim znawcą, bo potrafi z 92 kg zejść na 85 i zrobić formę, no to kurwa, halo, potrzebujesz maksymalnie może 14 tygodni. Ale jak kurwa ktoś zrzuca 50 kg, to chyba jest różnica, tak? Ja zrzuciłem 47 ponad kilogramów. Także to jest męka, kurwa, uwierzcie. A pierdolenie, tak jak to na dzień dzisiejszy się robi, sylwetkę na bombie, konkretnej bombie, no niestety, nie oszukujmy się. I później wkręca się w to suplementy diety, że to one mi w tym wszystkim pomogły. Sorry, kurwa, ale ja was proszę. Skończcie robić tych ludzi w chuja. Bo to się prędzej czy później źle skończy. Cała filozofia. Myślę, że taka mąka wrocławska czy jęczmienna, kurwa ziemniaczana, ma podobne działanie. Pozdro, hejka, i pamiętajcie, wszystko z głową. Nie dajcie się wkręcać w jakieś suplementy diety. Jak ja słyszę, kurwa, jakieś szejki zamiast śniadania, obiada i jeszcze jednego dziada. Obiadu i kolacji, szejki jakieś, kurwa, ludzie. Uwierzcie mi, nie zrobicie nic innego, jak tylko rozpierdolicie sobie flaki. Pozdro, hejka, i pamiętajcie, wszystko z głową. Nie mogę powiedzieć, co złego to nie ja, no bo słyszeliście sami, no. Waldas się stoczył. Ja wam powiem tak. Ogólnie rzecz biorąc, jak ja bym się stoczył, to byście na pewno o tym usłyszeli na moim kanale. Pozdro, hejka, i pamiętajcie, wszystko z głową. Żyj tak, jakby jutra miało nie być, a nie pajacuj, kurwa. Pozdro.